Serdecznie witamy wszystkich hodowców, tym razem zamiast Skociewia, gdzie byliśmy wczoraj jeszcze, dzisiaj jesteśmy już w Wielkopolsce. Tutaj odwiedziliśmy hodowlę w miejscowości Tarchały Wielkie, kolegi Arkadiusza Koniecznego. Właśnie pokażemy, o właśnie trafiliśmy na moment, kiedy gołąbki latają, są wypuszczone, sobie kolega je lotuje. Tu jesteśmy u kolegi Arkadiusza Koniecznego, tutaj kolega lata w oddziale Odolanów, bo miejscowość Tarchały Wielkie jest niespełna 3 km położona od Odolanowa. Jest to oddział o numerze 099, jak mówiliśmy, i tutaj gościmy w kolejnej właśnie mistrzowskiej hodowli. Znaczy, dlaczego mistrzowskiej? Gdyż kolega Arkadiusz w 2010 roku był trzecim przodownikiem w kategorii GMP w Polsce i w 2009 roku był szóstym przodownikiem i w 2007 roku takim, jeżeli z pierwszym wicemistrzem Polski w kategorii A. A warto też zaznaczyć, że kolega stosunkowo od niedawna hoduje profesjonalnie gołębie, gdyż członkiem Związku Polskiego Hodowców Gołębi został w 2003 roku, tak? I wtedy zaczął... W 93, ale lotować zaczął w 2003 roku. I wtedy pierwszy sukces, można taki wielki, przyszedł to wtedy, kiedy został w kategorii właśnie, jak mówiliśmy, A w 2007 roku, pierwszym wicemistrzem Polski. Tutaj jeszcze z tego, co wiem, bo już kilkakrotnie tu gościliśmy, większość gołębi, które kolega ma w swojej hodowli, pochodzi, to jest szczep Fabry, pochodzący z hodowli niemieckiej Vitusa Mellera, tam jeszcze gołębie Elzacker są, tak? Tak. No i tutaj jak się nazywa... Tak, stala linia Fabry. Tutaj kolega o swoich gołębiach nam więcej powie, ale jeszcze nadmienię, że na stronie internetowej właśnie u nas naszegolebie.pl w dziale hodowle gołębi można znaleźć tą hodowlę i zapoznać się szczegółowo z żyrodowodami poszczególnych gołębi, jak również z gołębiami. Tu właśnie widzimy, jak gołąbki sobie latają. Za chwilkę nam kolega pokaże, co tam jest u niego w gołębnikach. Już sparowane masz gołębie, tak? Puściłem je w pary. Właśnie teraz zaczynają się pędzić na pierwsze jajka. Polecę w tym roku tak zwane suche wdowieństwo. To znaczy, no, a wcześniej latałeś tą samą metodą? Nie, wcześniej dopuszczałem do młodych, także pierwszy ląk był, z drugich jajek. Patrzymy od razu. W tym roku chcę zrobić inaczej, czyli tam na sucho. No, zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. No, mówię, no, w tej chwili zaczynają się pędzić. Pierwsze jajka już pojawiły się w miskach. Myślę, że będzie lepiej. Tutaj teraz trwają prace porządkowe w gołębniku u ciebie, tak? Syn ci pomaga. Tak, możemy. To przejdziemy, zobaczymy. Tu są gołębniki właśnie lotowe, kolegi. Zobaczymy sobie tutaj, bo ty nie miałeś, że tak powiem, tradycji rodzinnych. Ojciec nie hodował, ani dziadek, nikt z rodziny gołębi. Nie. Żadnych tradycji rodzinnych nie było. Praktycznie. Witam. Syn pracuje. Widzimy, sprząta. Tutaj właśnie sprząta. Tak. Jeszcze zapytam, tak, czy robi to w celach komercyjnych, czy w celach hobbystycznych? Jak najbardziej. Czy komercyjny. No. A interesuje się gołębiami? Nie interesuje. Tą komercją w gołębiach. No to pomaga, dobrze. Pomaga mi rodowody robić i sprzątam. Także to już duży plus dla mnie, bo mnie odciąży. Tutaj widzę, już gołąbki sobie się są poparowane, tak? Masz każdą celę opisaną. Tu widzimy, jak wyglądają cele u kolegi. Jeszcze zobaczymy, jak wszystko jest. Proszę zobaczyć na ruszcie. Ruszcz jest metalowy. Od spodu jest posadzka betonowa, tak? Nie, to jest metalowa wysuwana. Wysuwana, aha. Gołębnik się składa z dwóch części. Tu jest dla samczyków, a tu mam przedział dla samiczek. Po prostu w sezonie lotowym one sobie osobno siedzą. Tak wyglądają tutaj przedział dla samiczek, tak? Tak. Teraz jest zamknięty całkowicie, tak, tu nie ma nikogo. Teraz jest zamknięty, tak, widzimy. Są parowane. Tu też jest róż. Tu jest róż, tam jest wyjście do dużej woliery, w tej chwili jest zamknięte. Zamknięte, tu widzimy, tak? Przejście jest. Wentylacja górą, dobrze zrobiona, także ten gołębnik należy do dobrze pomyślanych. Tak, kolumna głośnikowa w jakim celu służy tutaj? Kolumna głośnikowa służy do... Oswajania gołębi? Oswajania gołębi. Puszczam im radio, żeby słuchały na bieżąco wiadomości. Aha, dobrze. Także, żeby były w temacie. A ile masz gołębi teraz tutaj w rozpłodzie? Tutaj w ogóle wszystkich... Znaczy, gotowych gołębi w tym roku będzie gdzieś koło 100 sztuk. 100 sztuk. A w rozpłodzie masz ile? W rozpłodzie jest 45 par. A tutaj masz tylko gołębnik lotowy tutaj? Tu jest gołębnik lotowy, tam jest gołębnik i tam. Także tu masz jakieś ciekawe gołąbki, które chcesz nam też pokazać? Praktycznie wszędzie są ciekawe gołąbki. No mówię, no to są gołębie, które... Tu jest stosunkowo dość młody gołębnik. Gołębie są dopiero z początkującymi wynikami, ale aczkolwiek dobrze zapowiadającymi się. Także tu jest kilka gołębi takich, co po 2-3 razy pierwsze konkursy
oddziale zrobiły. Tutaj nadmienimy, to są wszystko, jeszcze raz przypomnijmy, to są te gołębie Fabry z hodowli Vitusa Millera. Tak, to jest powiązana, połączona hodowla od Vitusa Millera. Miller miał... On już nie żyje, ten hodowca, tak? Nie, zmarł w 2010 roku. Ja kupiłem, bym powiedział, 90% hodowli tych Ale gołębi. Wcześniej też miałeś te gołębie. Wcześniej też miałem, sprawdziły się te gołębie. To są gołębie Vitus Miller kupił linię Fabry. Później gołębie były domieszane od Elzakra z Olimpijczyka, z tego D41 i od Widenia. Także to tak miał tam... Herberta Widena, tak? Tak, tak. I też miał wrzucone kilka sztuk od Rothoffa Janseny do swojej linii. Ale jeszcze oprócz tych gołębi masz w swojej hodowli jakieś gołębie od Eliasa, tak? To są Janseny, Deklaki, znaczy się? Tak, tak. No to jest Jansen, Deklak. Mam wrzucone do tej hodowli, mam Eliasy, mam wrzucone Szelensy, mam wrzucone też od Van Lichta, znana też hodowla. To bratanek Deklaka. Dokładnie, też są tu wrzucone. Są gołębie wrzucone od Alka Carvota, także no ale Carvot to też miał od Vitusa Millera te gołębie. Także no tu jest. W tej chwili staram się wyprowadzić taką jedną linię, jeden szczep gołębi. Rozumiem. Które... Pokażmy to jeszcze raz, jak te gołąbki są tutaj sparowane. Kiedy parowałeś się? Parowałem z tego drugiego. Już jajka mają jakieś położone? Tak, tak. Widać, że samiczki po prostu, samiczki już położyły jajka, także w każdej celi widać już są poskładane jajka, dość ładnie. Pogoda teraz dopisuje, jest już, jak się nazywa, cieplutko się zrobiło, jeszcze 3 dni temu śniegu było trochę, ale teraz już pogoda dopisuje. Dobrze. Tu nie będziemy im przeszkadzać, przejdziemy teraz do kolejnych gołębników. Tu właśnie przechodzimy do kolejnego gołębnika lotowego, tak? Tak. Dobra, tu jeszcze psa pokażemy kolegi. Tu kolega jest zapalonym myśliwym, a tu jest jego pies. Jak się pies nazywa? Tim. No on jest, tak, o. Tu widzimy, tu przechodzimy do kolejnego gołębnika lotowego kolegi Arka. Zobaczymy, jak tu wygląda. No, brudno. Tu też sparowane wszystko. No, sparowane. Jeszcze komercyjnie nie zostało wysprzątane nie przez syna. Zostało. To jest gołębnik bardzo niewygodny, bo jest niski i przeczący wszystkiemu, bo jest od wschodniej strony praktycznie, no zachodniej, północno-zachodniej wejście, przeciąg cały czas tutaj jest, a najlepszy gołębnik. Tu są 4 największe moje asy gołębie. A pokażesz nam je tutaj? No przykładowo ten. Ten niebieski? Oto biały lotek, co wszedł. Ten do góry niebieski. Tam go widzimy. Tak. Nie będziemy wchodzić, to jest bardzo nisko, tak jak kolega wspomniał, i się ciężko manewruje. No, ja bym musiał je tam stamtąd, bo mam tam wolierki. Także jak widać, w każdy gołębnik... Połowy, co to jest za gołąb? To jest samiczka. Także jak widać, każdy gołębnik u mnie ma wolierę. Ten w tym roku 7-latek, nakrapiany po 65 konkursów. Iloletni to jest gołąb? To w tym roku 7-letni gołąb. Tu są 5 sztuk 7-latków w tym gołębniku. W tym dwa te moje największe asy, które jeden ma 7 razy pierwszy konkurs w oddziale, drugi dołożył jeden konkurs w tym roku, czyli 8 razy pierwszy. To są gołębie pochodzące z tego wszystko Vitusa Millera, tak? Akurat te dwa to idą ze złotej pary od Eliasa. Znaczy ten jeden biały lotek, a ten drugi to nie. Czyli to akurat nie z Vitusa Millera, ale tu już następne pokolenia, inne gołębie, to już jest z gołębi Vitusa Millera. Także nakrapiany tak samo należy do tych gołębi. O, ten, którego tam zbliżenie pokazaliśmy, tak, tam. Tak, tak, tak. Też ma około 65-70 konkursów, nie zliczyłem jeszcze, musiał je zliczyć. Także gołębie dobre i szybkie, także nie wiem, co gołębie sobie w tym gołębniku ulubiły, że takie wyniki tak, są. Gołębnik przyczący twoim tam teorią, tam jest ten biały, tak? Lotek, ten 4453. On w tym roku drugi lotnik oddziału w kategorii M, trzeci w okręgu. W ogóle on wyników bardzo dużo, ale to jest na stronie mojej internetowej wszystkie wyniki. Ona ma 8 razy pierwszy konkurs. No, tu widzimy go. Jako 7-latek. Masz też poparowany już, tak? Też wszędzie mam poparowany. Ile tu par masz w tym gołębniku? W tym gołębniku tu jest 15-16 par. Tam jest ten czwarty lotnik polski, on się schował. Schował się, to nie widzimy go akurat.
czwarty lotnik w kategorii A. Tu też widzimy samiczka, ładnie siedzi sobie. No, ja im tu taką trawę morską rzucam i one tak... A czemu trawę morską akurat? Trawa morska to jest taka trawa, która odpędza te pasożyty i inne robactwa. Aha, to widzimy, już tak, zawsze coś można skorzystać, podglądają tak, kolegów w hodowle. Specyficznie pachnie i... A co tu masz teraz tutaj? Grit? Co to jest? No, tu są grity, a w karmiku, znaczy w pojniku żółta woda, czyli kit pszczeli. Kit pszczeli. To dajesz cały czas teraz ten kit pszczeli? Robię taką kurację tygodniową kitem pszczeli, one tak fajnie się... I tylko do wody go dajesz, tak? Tak, tylko do wody. Rozumiem. Pójdziemy teraz może do trzeciego do kolejnego gołębnika. Tu widzimy właśnie gołąbki sobie tutaj chodzące po dachu gołębnika, w locie też. One cały czas podrywają się, latają. Gdzie akurat trafiliśmy, że jest bardzo ładna pogoda, one są pełne werwy. Tak? Tak. Od kiedy je puszczasz już teraz? O, tu widzimy jak teraz, w locie są. Teraz cały czas są praktycznie codziennie, latają sobie do woli ile chcą. A po zimie, zimą przymykałem, chociaż w tym roku robiłem obloty, ja mam tu problem z jastrzębiami. Ale o, teraz siada tam ten czwarty lotnik polski, tam siadł. Tu go widzi, o. Wesoły, mimo wieku siedmioletniego, także jeszcze wesoły, widać, że jeszcze... W tym roku będzie nadal lotowany jako 8 lat. Tu widzimy jak sobie na szczycie dachu siedzi gołąbek na gąsiorach. O. Dobrze, to przejdziemy teraz do tego kolejnego gołębnika. Tu mam, w tej chwili jest gołębnik pusty, tu mam samiczki. Tu widzimy właśnie, ci kolega pokazywał. Tu jest następny gołębnik lotowy. Tu wnętrze, zobaczymy. O, tu z gniazda? Tu lecę z gniazda, tak. Tu widzimy, jak wygląda. Tu masz ciekawie, bo jest osłonięte wszystko tak od wiatru. Można, jak się nazywa, pochodzić sobie, zobaczyć. Tu jest, ale jeden z rozpłodowych. Jeden jeszcze... rozpłodowy, bo tam jeszcze jest z tyłu. Kolejny pokażemy. A w rozpłodzie, tak jak mówiłeś, masz 50 par około, tak? Około 50 par. Tu, ale rozpłodowy już miałeś wcześniej chyba sparowane, bo tu był jakiś młodego, tak, widzę, tak, co? Tak, ja wcześniej. Może to wiem. Kiedy parowałeś, to podejdziemy zobaczyć. Wiesz co, tu może będzie ładnie widać, a je dobrze. Wygodnie, tu jest ciemno. Ja parowałem te mrozy. Widzimy właśnie, kolega nam pokaże. Tak jak na wolierę zaraz wyjdą gołębie. Te zakapiane, to wszystko to jest fabry od Millera. Te duże niebieskie, to u mnie to są. To są te oryginały od niego, nie? Wszystko oryginały. Tak, to widzimy. Gołębie. Tu jest od południowej strony teraz gołębnik, nie? Woliery są zwrócone. Od południowo-wschodniej. Tak, tutaj ładnie słońce wieczorem penetruje tutaj te woliery. No, dobrze. Zobaczymy, a młodych masz już dużo tutaj w rozpłodzie teraz? Mam 30 sztuk odstawionych. To kiedy je parowałeś? W grudniu, w te ciepłe, dni. Tak. I mrozy przeżyły te. Mrozy przeżyły, jeszcze udało mi się sparować je. Weź tam zamki może lepiej, co by tam nie wyczytał. Żeby się sparowały. Dość ładnie, dość przeszły. Także. To co, przejdziemy teraz do kolejnego gołębnika, tak? Przejdziemy może, zobaczymy tu do mojego domku. W drodze do gołębnika kolejnego rozpłodowego kolegi, tutaj zobaczymy domek, gdzie, jak to kolega nazywa, myśliwsko-gołębiarski. Tak jak wspominaliśmy, kolega jest zapalonym myśliwym, ale tutaj też w tym domku ma masę gadżetów gołębiarskich. Tu właśnie widzimy trofea, puchary, które jak się kolega Arek ma zdobyte, też te trofea myśliwskie. Tu widzimy właśnie jego puchary, dyplomy. O, jako ciekawostkę tutaj podamy, o, kolegów na pewno rozpoznacie, koledzy hodowców. Także tutaj możemy w tym domku, przyjeżdżając do kolegi, tutaj można mile spędzić czas. Można spróbować dziczyzny. Dziczyzny, lokalne trunki też. Lokalne trunki swojskie. Tu widzimy te trofea myśliwskie. Wszystko sam upolowałeś, tak swoją drogą? Tak, te większe wszystko tak, z racji tego, że loty kończą się w miesiącu wrześniu, także akurat mam czas na polowanie na jelenie. Jelenie byki, no to akurat od 21 sierpnia się zaczyna sezon. Także co roku staram się upolować takiego jelenia, jeżeli czas pozwoli i takie hobby drugie, że tak powiem, po gołębiach. Tak, ale tutaj widzimy, większość to stanęły tutaj jednak trofea gołębiarskie. Jednak dyplomy mamy. Te praktycznie trzy najcenniejsze moje to tutaj widzimy. Mistrz Polski. No i te dwa, 9 i 10. Przodownik z 2010 roku, trzeci przodownik i 2009, szósty i trzeci z 2010. Dziesiątego. No, kilkukrotny mistrz regionu poznańskiego, to
tych pucharów to jest... Trochę jest ich tutaj. Dużo okręgu, oddziału. Przejdziemy wtedy teraz do gołębników, a tutaj przyjdziemy później jeszcze porozmawiać trochę o rodowodach i o innych gołębiach. Tu jesteśmy w kolejnym gołębniku z gołębiami młodymi teraz. Tu widzimy, ile masz tu młodych? No w tej chwili jest około 15 już odsadzonych. Zaczyna powoli odsadzać. Tu widzimy na słomie wszystko, kolega trzyma, choć wiedziemy może. No słoma, robię to co roku. Dla mnie słoma to jest dobrym izolatorem, wchłania każdą wilgoć. Praktycznie sprzątam gołębnik ten dwa razy do roku. Mniej więcej. To jest tu tak, że one jak ta słoma mi się zbrudzi, później już jest dużo tych odchodów, to wyrzucam to widłami i zmieniam na nowo. Tak. I tu zawsze masz te młode odsadzone, tak? Zawsze ten gołębnik jest oddzielony od lotowego, jakieś, no widzieliśmy 30-40 metrów. Też na to zwracasz uwagę, żeby dalej był właśnie? Zwracam uwagę specjalnie, on jest... A z jakiego to powodu? Z powodu takich, żeby po prostu nie miały styczności te gołębie młode ze starymi ze względu na choroby. Wiadomo, że gołąb młody jest mniej odporny niż stary. No i tu mi się wydaje jest dużo lepiej. Dużo lepiej jak są dalej te gołębie. I później nie koliduje mi to. I tu wszystkie młode odstawiasz? Tak. No wszystkie, zarówno te, co na loty i te też gdzieś tam do podarowania czy do sprzedaży, tak samo, tak? Tak. Tu mają przejście na wolierę. Jest duża woliera, ten gołębnik jest dość duży. On jest tu, prawie ma 12 metrów. Także tu jest gołębnik, wejdzie 200 sztuk. Ja tu trzymam. To młodych w roku ile tak odchowujesz? Trzymam do 150 młodych. Do lotu przeważnie mam ze 120-115, no tak co roku. Tu mam problem z linkami, dużo gołębi młodych się mi na elektrycznych, tak? Tak, kabla, dużo mi się rozbija o te linki. Także mnie tak gdzieś ze 110-115 zawsze do roku jest tych młodych. Co w tych wiadrach masz tutaj, tych przepraszam, beczkach? No, karmę do młodych to zawsze sobie tutaj, żeby nie nosić stamtąd. Co to za karma? Na jakiej karmie lotujesz? Co to jest za karma? To jest akurat karma od mrowcy zmieszana z zękiem. Taka... U Pawła Mrowcy karmę spotkaliśmy już u kolegi Włodzika i u kolegi Wieczorki i jeszcze w innych hodowlach. Ja każdą karmę stosuję, że nie mam jakiejś tam karmy, że to tam ulubionej, tylko każdą karmę stosuję. To rozumiem. To co jest dostępne tutaj? Co tutaj jest, widzimy, tak? Też jest siatka w dachu. Też jest bardzo dobra wentylacja tutaj. No, są te sokoliki porobione, także wydmuch tu ładny jest, także no gołębie... Zdrowe. Bo to jest gołębnik, z którego nie latasz, tylko i wyłącznie młode trzymasz. Tylko młode. Ale one tutaj mają możliwość wyjścia, że sobie polatają, jak są już starsze? Tak, no, oczywiście. Oczywiście. Tu widzimy właśnie... To jest taki prosty gołębnik. Tu na zewnątrz właśnie widzimy tą wolierę gołębi młodych. To jest obszerna. One sobie tutaj akurat wyszły. Proszę zobaczyć, tak. Czy ta słoma wypada tutaj. Ale można ją uprzątnąć, kiedy się chce. O, gołąbki są już tutaj... odsadzone, sobie siedzą spokojnie. O. Także widzimy, jak kolega tutaj trzyma. Teraz pokażemy może te gołębie Teraz jesteśmy w kolejnym gołębniku rozpłodowym u kolegi. Tutaj widzimy, już są cele innego rodzaju, tak? No, są jakieś... zwykłe cele jakieś. Co teraz za gołąbka nam tutaj pokażesz? To jest z tej starej linii z 2001 roku. Gołąb z linii fabry. Tu skrzydło jeszcze raz mówi, o tak, widzimy. Tu są Millera, także to widać po gołębiach, one są zwarte, mocne. A na co zwracasz uwagę przy ocenie gołębia? Tak jak... U mnie głównie to budowa, silne przedramię musi być. Gołąb, po prostu gołębia trzeba czuć w rękach. Nie zwracam uwagi na oko, choć lubię ładne oczy. Gołąb po prostu musi być piękny. Rozumiem. Śliskie, ładne. I tu masz ile gołębi? Tu jest 30 par. 30 par. Tu widzimy. Też mają takie obszerną wolierkę do wyjścia. Innego typu. Na dach jeszcze sobie mogą wyjść. Pokażę może jeszcze innego. To wszystko bardzo podobne te gołębie. W budowie? W budowie są wszystkie bardzo podobne. Tu widzimy skrzydło też jego. Co to jest za gołąb ten? Też wszystko z Millera, od Vitusa Millera. Śliczne, mocne. A ta złota para twoja to, która to jest? Złota para jest w tamtym gołębniku. Choć takich dobrych par, może nie złotych, co dały mi super gołębie, jest ich więcej. Rozumiem. Teraz słyszymy to, jak gołębie chodzą po dachu, za dużo ich tu nie ma, się nas trochę przestraszyły, ale tutaj widzimy, jaką mają też okolice. Tu są te druty, tam widzimy właśnie w oddali, o które się niestety młode gołębie zabijają.
zderzają, przepraszam. Dobra, ja może je dobrze z góry. Tak. Kolega Arek teraz nam te gołębie zgania z góry, z dachu, żebyśmy mogli je zobaczyć, bo one jest słońce, korzystają, wychodzą na zewnątrz. Niestety trzeba je zrzucić, żebyśmy my mogli je zobaczyć, tutaj sfilmować, pokazać kolegom. O, tu je widzimy. Kuliera jest dobra, ale, ale niewygodna, bo uciekają do góry. Ach. A teraz możemy je w całej okazałości zobaczyć. Pokazać. O. Jak wyglądają. Widzimy, prawie nie masz w ogóle gołębi czerwonych ani płowych, nie? Większość nie mam. Nakrapiane nie mam, widzę. Większość nakrapianych, większość bardzo podobnych do siebie, bo jak widać, to one praktycznie jeden w jeden. Żywe żywotne. Tu jest, widać szpary w gołębniku, ale na mrozie hartują się i zdrowe gołębie, nie chorują. No tak, jak miałeś, mówiłeś, pierwsze parowałeś w zimie, tak? W zimie parowałem, młode są już, też zdrowe. A przy parowaniu, jak jeszcze przed parowaniem kuracji jakieś im robisz? Nie robię, badam gołębie. W tym roku nastawiłem się na naturę. Wcześniej robiłem kuracje, inne lata przeprowadzałem. W tym roku nastawiłem się na badanie. Jeżeli gołębie są zdrowe, żadnych kuracji nie przeprowadzę. Rozumiemy. Także w ten sposób. Dobrze. To przejdziemy może teraz do domku. Tam opowiesz tak, nam trochę jeszcze o swoich gołębiach, tam o rodowodach, co w nich jest i, tak, i inne takie ciekawostki. A teraz jeszcze nim do domku przejdziemy, to kolega nam pokaże gołębia, który mógłby mieć czwartą lokatę na świecie, tak? Tak, jeżeli bym go wystawił w kategorii D. Co to jest za gołąb? Z wynikiem, to jest od Vitusa Millera, linia 312 Fabry. Z drugiej strony 41 Elzaker z Olimpijczyka od Elzakra. Też praktycznie linia olimpijska i dałaby gołębia takie srebrne umaszczenie takie ma, można powiedzieć trochę. Tak, tak. Ta samica siadła 6 razy pierwsza. Tutaj w oddziale? W oddziale. Pierwszy konkurs miała na 6000 gołębi z lotu SN okręgowego. I druga była na 12000 gołębi też z SN lotu okręgowego. Pokaż mi jej skrzydło może jeszcze. To skrzydło, ona jest po przejściach w tej chwili. I co, ona takie właśnie w budowie jest taka, co na co zwracasz uwagę, że mocne przedramię? Ona tak? Jest mocna, mocna, duża samica. Teraz ją masz z czym sparowane? Ona jest sparowana do linii też z 312 z bratem jego, jej ojca. Idzie na linię 312. No w tej chwili mamutka. Mamutka, no mówię, w kategorii D. 21 koeficent. Tego młódka przeznaczasz na loty czy do rozpłodu? Na loty. A ona już nie lotuje? Ona już nie jest przeznaczona do lotu. Mam jej jeszcze dwie siostry, dwóch braci. A tamte lotują gołębie? Też są w rozpłodzie, ale mam jej dwóch synów i z tamtej linii. Wszystkie się bardzo dobrze gołębie zapowiadają. Także jest nadzieja. No tu widzimy właśnie, tu jak też masz takie boksy takie oparowane. Jest tylko dla niej. No, dla niej, dla tego samczyka. Tego brata jej ojca, tak? Tak, brata jej ojca, też pokażę ładnego. Też podobny w budowie. Sobie siedzą. Też mocny gąb. Bardzo dobrze się zapowiadał. Też ojciec ten lotował? Ten był lotowany gołąb. Siadł 3 razy pierwszy na oddział. I wziąłem go do tej samiczki, do rozpłodu przeznaczyłem. I tutaj teraz właśnie przebywa. Tu widzę, masz tak porobione, żeby mieć pewność, że są po tych parach, tak? Takie boksy. Tak, takie boksy porobiłem, chociaż to tylko je wrzucam na młode, a później wrzucam na demidlotowy, żeby sobie trochę pofruwały, bo to jednak jest za małe. Tu widzimy ciągle, kiedy rozmawiamy, kiedy kręcimy, tutaj sobie gołąbki na zewnątrz chodzą, jest ładna pogoda, to wykorzystują to właśnie. O, tu widzimy sobie podleciał. Tutaj sobie chodzą po daszku. Cisza, jest spokój. No tam jest ten biały lotek, to jest czwarty gołąb. No, tu go pokazujemy dokładnie. On 8 razy pierwszy konkurs ma. Tu w oddziale też. W oddziale. Tak, oddziale. Widzimy, poleciał, zbił się teraz. Też miał czwarty konkurs na 12000 gołębi. No, czołowy. Można powiedzieć, gołębie wybitne. Gołębie wybitne, te dwa białe loty to są wybitne gołębie. No, tu widzimy sobie. Chodzą po trawce, tej, która wschodzi zaledwie. Od kiedy wypuszczasz już teraz? No teraz cały czas, a zimą wypuszczałem, jak była pogoda, 2 razy, 3 razy w tygodniu. W tygodniu, czyli cały czas były, że tak powiem, lotowane. Tak, tak, tak. No, tu widzimy, dobrze. To co, pójdziemy teraz zobaczyć te rodowody tej złotej pary może, co? Pójdziemy, zobaczymy.
Dobrze, teraz kolega nam tutaj pokaże, jak prowadzi też od strony formalnej, powiedzmy, hodowlę tutaj. Znaczy... To, co rozmawialiśmy, ta złota para, ale to z tego, co wiem, to masz kilka takich par, co można by nazwać złotą. Kilka jest dobrych par właśnie tu z od Vitusa Millera. Ja je łączę razem linię 312 na linię 41 Zakę. No to są wszystkie gołębie, wszystkie rodowody od Vitusa Millera. No tu rodowodów jakich Miller nie prowadził, po prostu Miller miał zeszyt z zapisami, po czym to jest? Dokładnie, albo na desce w gębniku pisał, także tak wygląda. I wtedy, kiedy ty to nabyłeś, to po prostu odtworzyłeś niejako to opisy jest, tak, do karty własności, po prostu stworzony to jest, rodowód na tak podstawie zapisków zeszytowych. Zeszytowych nic więcej, no bo żadnego komputera nie miał. Prowadził ręcznie tak wszystko. To są ręcznie, no to nawet nie ja, tylko akurat to dobry znajomy i kolega Alek właśnie Karwot, on tam był też przyjacielem z Millerem, z Vitusem i on to wszystko z tego zeszytu po prostu stworzył przepisał po prostu. No ale dane najważniejsze są, może nie ma tam tych dalszych pokoleń, ale jest ojciec, jest matka, są dziadkowie, a na podstawie tych młodych rodowodów, jak się tu je weźmie do tyłu, to wynika z tego, że po prostu, bo ja mam tych rodziców, to wszystko to są te Millery, które nabyłem. No. Co może tu pokażę tą linię właśnie z tego Olimpijczyka, no bo one były mieszane, no to jak tu jest napisane, no linia 41 Elzaker i 312 Fabry, czyli tak Miller mieszał, tak je krzyżował, ja też tak te gołębie staram się parować. Tu są te kopie, no to był ten 41 u Millera, a to był z tego D23 Olimpijczyka od Elzakra. Tu widzimy właśnie, są te kopie oryginalnych rodowodów. No, tu podpinałem większość tych oryginałów, to mam jeszcze tu to wszystko praktycznie jest Elzakra. Także na stronie internetowej możemy te rodowody też tak, zobaczyć i są też zdjęcia tych gołębi. Te gołębie Fabry, wiadomo, że one są uparte. Gołębie krzyżuję z gołębiami od Schmelzera Hofmeister. Czy tu jest te, co wiem, od Van Limta, to jest gołębie, są od Marcina Raczyńskiego, to znana hodowla, także kolega Maciej Włudzik ma też te gołębie. Tak, mam tu kilka tych gołębi. Tu widzimy oryginalny Heinz Meyer. Od Heinza Meyera też wziąłem gołębie do tej krzyżówki. Od dawna masz te Meyera gołębie? Nie, w tamtym roku są zakupione. To mamy 2011 rok, dwie sztuki, zobaczymy. Zobaczymy co do krzyżówki. No, gołębie od Oswalda Schneidera miałem, gdzieś koło 10 sztuk, te gołębie po prostu u mnie były za wolne. Za wolne to są gołębie na daleki dystans, bardzo dobre gołębie, ale to już tam już za wolne gołębie. Rozumiem. Tu mówię, tu są fajne dwa szelęce od Gustawa Leitmana, które też są krzyżowane do tych moich fabry. Kilkanaście gołębi od Gesta Kuma z Recklinghausen. Tak. No i resztę gołębi to są, tu reszta to są te, o których mówiliśmy. Schmelzer Hofmeister. Rozumiem. Dobrze. Tu są jego wyniki, jego hodowla. Także to jeszcze jak tam był. No, tu jest para, która mi dała 873 od Schmelzera, dała mi piątego lotnika Polski. To jest matka? Matki czy ojca? Rodowód? To jest ojca. Widzimy. Tak. Matki wziąłem, bo jest wprowadzam w komputer, także akurat nie mam. Rozumiem. Nie? Dobra. To na razie by było może tyle. Kolegę jeszcze odwiedzimy, jak będą loty już trwały. Zobaczymy, jak siadają u niego gołąbki. Postaramy się też przekazać kolegom tutaj właśnie, jak wygląda, kiedy tutaj się odbywa przygotowanie do lotów. Także jak się nazywa, dziękujemy na razie za pokazanie hodowli. Życzymy dobrych lotów. Dziękujemy.